Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela będziesz nienawidził. A ja wam mówię: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Ta Ewangelia, której wysłuchaliśmy, każe nam bardzo uważnie patrzeć na Boga, kim Bóg jest i w jaki sposób kocha. Ewangelia nam dziś mówi o Bogu, który kocha złych i dobrych. Sprawia, że Jego słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi. Jest tym, który zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg kocha każdego człowieka. Bóg też daje czas każdemu człowiekowi. Czas do zmiany, czas do nawrócenia. A ten czas nie jest tylko takim pustym oczekiwaniem przez Boga, a może się zmieni. W tym czasie Bóg nieustannie kocha człowieka. Obdarza także tego, który się do Niego odwraca plecami, który wchodzi w zło, który wchodzi w niesprawiedliwość. Bóg jest ciągle do niego wychylony swoją miłością. W taki sposób też Bóg miłuje Kościół. Są takie momenty w Ewangelii, kiedy Jezus to tłumaczy swoim uczniom. Mówi, że Kościół jest jak sieć zarzucona w morze. I ta sieć zagarnia ryby wszelkiego rodzaju, dobre i złe. Bóg mówi, że Kościół jest jak pole, które jest obsiane najlepszą pszenicą, ale wśród tej pszenicy rośnie także chwast. I uczniom, którzy chcieliby ulec takiej pokusie niecierpliwości, żeby te złe, małe ryby, nikomu niepotrzebne, natychmiast wyrzucać z sieci, albo uczniom, którzy by chcieli natychmiast wykosić chwast na polu, Jezus mówi: nie. To nie jest Ewangelia tylko o tym, jak wygląda świat, że w świecie są dobrzy i źli, że w świecie są sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Ta Ewangelia mówi o Bogu, który jest Ojcem swoich dzieci. To my tu jesteśmy Jego dziećmi i to wśród nas są sprawiedliwi i niesprawiedliwi, źli i dobrzy. Taki jest Kościół. Może nie wystarczy powiedzieć wśród nas, może trzeba by powiedzieć, że w każdym z nas. Granica między dobrem a złem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością nie przebiega po murach Kościoła, tylko przebiega przez środek każdego człowieka. Jaka jest niezwykła zdolność miłowania w Bogu? Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Bóg kocha Kościół taki, jaki jest. Miłość Boża jest cierpliwa w stosunku do Kościoła, właśnie tej sieci pełnej różnych ryb, tego pola, na którym rośnie zboże i chwast obok siebie. Pan nie pozwala tego pola wycinać, czeka z miłością, daje słońce, daje deszcz. Ta Ewangelia mówi do nas dzisiaj: uczcie się od Ojca takiej miłości, byście byli Jego synami. Miłujcie tych, którzy dla was są nieprzyjaciółmi. Módlcie się za tych, którzy czynią wam źle. Uczcie się miłości od Boga, który jest waszym Ojcem. Ta Ewangelia nas przenosi na Golgotę. Zresztą wiecie, to jest fragment kazania na górze. Kiedyś słyszałem takie bardzo mocne zdanie jednego z wielkich kaznodziejów, który się nazywał Fulton Sheen. W
Fulton Sheen mówi tak, że Chrystus w życiu wszedł na dwie góry. Jedna to była góra błogosławieństw, właśnie ta, na której powiedział najważniejsze, najpiękniejsze w swoim życiu kazanie. Kazanie na górze. A druga góra to była góra Golgoty. I na Golgocie sobą pokazał to, czego nauczał na górze błogosławieństw. Jak na górze błogosławieństw mówi: miłujcie nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. To na Golgocie, kiedy go przybijają do krzyża, to on się modli do Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie tylko się za nich modli, jeszcze znalazł sposób, żeby ich usprawiedliwiać przed Bogiem. Ten, który nas najpierw naucza, sam pokazuje, że tak, że to jest możliwe, że można w ten sposób postępować. Dlatego też ma szczególny tytuł, żeby nam powiedzieć: ja wam powiadam. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego. Ja wam powiadam. Kto ja? Ja. Ja wam to pokazuję, że tak można. Nic dziwnego, że na Golgocie rzymski oficer, kiedy widział i słyszał Jezusową modlitwę za jego katów, to powiedział: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Poganin rozpoznał w Jezusie Syna Bożego, kiedy słyszał jego modlitwę za wrogów. To wtedy odkrył, że w tym umierającym człowieku na krzyżu jest coś, co nie jest tylko z człowieka. Jest coś większego niż natura ludzka na to pozwala. Że ten człowiek potrafi kochać w taki sposób, jaki kocha Bóg. I dlatego powiedział o nim: to jest Syn Boży. To słowo z dzisiejszej Ewangelii się dokładnie spełniło. Miłujcie nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują, a tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Tak odkryjecie w sobie życie, które przyszło od Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg od nas wymaga rzeczy niemożliwych. To jest tak, że najpierw nam sam udziela takiej miłości, że właśnie taką miłością nas najpierw kocha. Że my, kiedy myślimy o miłości Boga do nas, to wiemy, że On w jakiejś mierze kocha swoich nieprzyjaciół. Każdy z nas się w jakiś sposób przyczynia do śmierci Jezusa na krzyżu. Każdy z nas jest w tej mierze Jego wrogiem. Wybieramy przeciwnie do Niego. On nas kocha, dobrych i złych. Właśnie taką miłością, która jest z definicji miłosierdziem. Taką miłością nas kocha. To jest miłość, którą od Niego otrzymujemy. I teraz ten Bóg, który w taki sposób nas kocha, mówi: miłujcie nieprzyjaciół. Użyj tej miłości, którą ode mnie otrzymałeś. Tą miłością kochaj innych. Taką. Weź ją ode mnie i taką kochaj. To jest ważne, żeby sobie to uświadomić, bo ta Ewangelia nie jest przykazaniem miłości nieprzyjaciół. Kto z nas potrafi kochać nieprzyjaciół? Ale ta Ewangelia jest przykazaniem używania tej miłości, której doświadczamy od Niego, którą On nas kocha. Weź ją w siebie i tą miłością kochaj. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kochajcie tak jak Bóg. Kochajcie tak jak Ojciec. Powiedziałem na początku, że dobrze jest słyszeć tę Ewangelię w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej. Niewiele potrafimy zrozumieć z tajemnicy Trójcy Świętej. Największa tajemnica wiary. Ale wielcy święci, wielcy teologowie nad tą prawdą się pochylali. Chyba najpiękniej na temat Trójcy Świętej, tej tajemnicy, pisze taki teolog średniowieczny, który się nazywał Duns Scot. Mówi, że to, że Bóg jest Trójcą, objaśnia nam tę prawdę, że Bóg jest miłością. To znaczy, że Bóg we wewnętrznym życiu kocha. Ojciec, który kocha Syna, samego siebie daje Synowi,
Pan Jezus o tym zaświadcza w Ewangelii. Wszystko dał mi Ojciec. Syn odpowiada taką samą miłością Ojcu. I ta miłość ich wzajemna to jest Duch Święty. W Bogu dzieje się miłość. To jest natura Boga, dlatego Bóg jest Trójcą, bo jest doskonałą miłością. I ten Bóg, który jest miłością w swoim wewnętrznym życiu, mówi Dunscott, ten Bóg szuka ludzi, którzy będą z Nim współkochać. Bóg nie mówi tylko kochaj bliźniego, tylko mówi kochaj go ze mną. Kochaj go tak jak ja, kochaj go ze mną. Kochajmy go razem. Popatrz, jak ja go kocham. Spróbuj się włączyć w tę miłość. To jest przepiękne objaśnienie tajemnicy Trójcy i takie, które nas do czegoś wzywa. Kochaj razem ze mną. Przyjrzyj się mojej miłości do człowieka. Nie? Macie kogoś, na którego widok wam się scyzoryk w kieszeni otwiera, to spróbujcie przez chwilę pomyśleć, w jaki sposób widzi go Bóg. I czy naprawdę widzi go tak jak wy? Jaką Bóg ma do niego emocje? Jakie Bóg ma w stosunku do niego pragnienia? Czego Bóg chce dla niego? W jaki sposób on go kocha? Kim ten człowiek, którego ja nie cierpię, jest w oczach Bożych? Kim jest dla Pana? Kim on jest dla niego? Spróbuj zobaczyć, spróbuj odkryć i spróbuj kochać tego człowieka z Bogiem razem. Bóg szuka współkochających. To jest tajemnica Trójcy. Oby znalazł. Amen.